Najbardziej wyczekiwana droga w Zagłębiu Miedziowym, czyli popularna S3, doczekała się oddania. 6-kilometrowego odcinka pomiędzy węzłem Lubin Północ, a węzłem Polkowice Południe. Jest to ważny fragment, jeden z najbardziej oczekiwanych przez, myślę, kierowców, ponieważ dotychczasowy ruch się odbywa po bardzo trudnej, niedostosowanej do tak dużego ruchu drodze, która miała być na krótki okres. A została na dłużej. Mieszkańcy zdążyli się z nią dobrze poznać, choć pozytywnych emocji nie wywoływała. Jakie są na dzisiaj najbardziej kluczowe informacje? Jak przebiega ruch oraz kiedy możemy spodziewać się oddania całego odcinka jezdni? Pytamy dyrektor Wrocławskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Lidię Markowską. Przede wszystkim na węźle Lubin Północ już będą wszystkie relacje czynne, oprócz jednej, czyli zjazdu z drogi krajowej nr 3 na kierunek Legnica, natomiast na węźle Polkowice Południe wszystkie relacje już będą czynne. Oczywiście nie trzeba będzie pokonywać przeszkody w postaci takiego ronda tymczasowego, który powoduje bardzo duże blokady ruchu. Wiadomo, że to ciągle jest ruch taki na tymczasowy, ale po nowej jezdni, bezpieczny, mam nadzieję, że już niedługo, w przyszłym roku, w drugim kwartale udostępni już docelowo całą trasę, 14-kilometrowy odcinek, także liczymy, że to się wszystko już naprawdę sfinalizuje, a myślę, że postęp prac, to co się dzieje, co widać, myślę, świadczy, że naprawdę zbliżamy się do tego finału. Przez długi czas końca budowy drogi krajowej S3 widać nie było. Dzisiaj zmiana jest widoczna. Dariusz Nowakowski, Miedziowe Fakty.